dużym kłopotem, którym dla Arkadiusza Krajewskiego jest właśnie składka zdrowotna. Jak każdy drobny przedsiębiorca, nawet ten na samozatrudnieniu, musi odprowadzać na NFZ aż 9% dochodu, bez względu na jego wysokość. Im więcej pracujemy, tym tą składkę musimy zapłacić większą. A nawet jak w miesiącu nic się nie zarobi, to i tak trzeba odprowadzić minimum 381 zł tej składki. Dla Aliny Jędrzejczyk, która w Gorzowie Wielkopolskim ma restaurację, to nic innego jak dodatkowy podatek. Wrócenie nawet do poprzedniego stanu byłoby lepsze. Te nadzieje na wspólnej konferencji ministrów zdrowia i finansów dziś rozwiano. Nie da się wrócić do tego, co było przed polskim ładem. Ale od nowego roku większość małych przedsiębiorców, jak obiecuje minister finansów, powinna poczuć ulgę. Proponujemy polskim przedsiębiorcom zmiany, na których skorzysta 93% spośród nich. Dla rozliczających się według skali podatkowej, a to aż 1 300 000 drobnych przedsiębiorców, od nowego roku składka zdrowotna ma wynieść 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia, czyli około 310 zł miesięcznie. Ci, którzy są na podatku liniowym, zapłacą podobną stałą składkę od dochodu wynoszącego dwukrotność przeciętnego wynagrodzenia. Po przekroczeniu tego pułapu składka wyniesie 4,9% od nadwyżki. W przypadku tzw. ryczałtowców też będzie stała składka do określonego przychodu, powyżej którego będzie trzeba odprowadzić 3,5% nadwyżki. Już tutaj naprawdę trudno się czepiać. Tak o propozycjach zmian mówi rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, który wcześniej domagał się powrotu do starych zasad. Likwiduje się całkowicie mitręgę biurokratyczną i koszty związane z obliczaniem tej składki. Sprawa składki zdrowotnej długo budziła spór w samej koalicji. Jej obniżenia domagała się trzecia droga, której politycy grozili nawet wyjściem z rządu, jeśli ich żądania nie doczekają się spełnienia. Jeżeli przedsiębiorcom nie pomożemy, to nie, że będą wkurzeni, ale zawsze mogą w wyniku tego wkurzenia zagłosować na ugrupowanie, które niekoniecznie jest w koalicji rządowej. Ale powrotowi do starych zasad obliczania składki sprzeciwiała się lewica. My nie możemy doprowadzić do tego, że teraz będzie ubytek w Narodowym Funduszu Zdrowia 10, 15 czy 20 miliardów złotych. Zmiany w składce mają zmniejszyć wpływy do NFZ o 4-5 miliardów złotych rocznie. Ale jak mówi minister finansów, propozycje powinny być do zaakceptowania dla wszystkich tworzących rząd ugrupowań. Ten system wychodzi w stronę rozwiązań zawartych w umowie koalicyjnej. Tymi, którzy nie będą z tego zadowoleni, będzie część lepiej zarabiających przedsiębiorców, którzy są na tak zwanym ryczałcie, bo po zmianach składka zdrowotna dla nich wzrośnie. Paweł Gadomski, Wydarzenia.